Witam serdecznie, Marcin Tuszkiewicz ze squaber.com z tej strony zapraszam na nasze spotkanie z giełdą papierów wartościowych w Warszawie. Jak co tydzień analizuję to, co interesującego dzieje się na giełdzie w, właśnie w Warszawie, w kontekście tego, co się dzieje oczywiście na świecie oraz jakichś ciekawych branż. Dzisiejszy temat, który chciałem przytoczyć, to moim zdaniem bardzo ciekawa branża, która jest niedoceniona w Polsce, czyli górnictwo. Oczywiście. Wiemy wszyscy na temat tego, jak transformacja ma przebiegać, tak? że mamy odejść od węgla, nie mamy skupić się tylko i wyłącznie na zeroemisyjnych źródłach energii. Natomiast dzisiaj chciałem poruszyć kilka problemów z tym związanych oraz poruszyć kilka też innych firm, nie tylko z węglem związanych, bo tutaj też jest bardzo ważne, żeby rozróżnić, że górnictwo górnictwu. Nierówne. Zapraszam oczywiście do subskrybowania naszego kanału, aby być na bieżąco z informacjami oraz dodawania lajka like tego filmu, jeżeli uważa, że ta wiedza, którą przekazuję, te informacje są wartościowe. Jeżeli chodzi o informacje na temat samego JSW, oraz tutaj jakby informacji na temat spółki, bo mamy dość ciekawą sytuację na temat tej, tej firmy, jeżeli popatrzymy na wykres. To warto zauważyć, że mieliśmy kilka dni wzrostowych, później drobną korektę i mocniejsze wybicie. I zdecydowaliśmy się też na to, żeby tą spółkę polecać, bo uważamy, że może skorzystać na tym całym boomie związanym z rozwojem gospodarczym. Bardzo ważną rzeczą w przypadku JTSW jest to, że sama spółka stara się bardzo mocno zmieniać swój wizerunek, aby być coraz bardziej związaną czy też identyfikowaną z koksem, czy, czy węglem koksującym. A nie z węglem energetycznym, który również jest wydobywany w JSW. Tutaj kluczowe z naszej perspektywy jest oczywiście, czy są dwie rzeczy tak naprawdę w przypadku JTSW i całego górnika, Znaczy, w przypadku samego JSW po raporcie finansowym, który był publikowany za pierwszy kwartał pod koniec maja, spółka opublikowała bardzo złe wyniki. To jakby ten raport trzeba powiedzieć wprost, że był po prostu słaby. Natomiast jeżeli chodzi o. Sytuację późniejszą, to okazuje się, że inwestorzy ten słaby raport odebrali stosunkowo dobrze. A jak popatrzymy na naszą analizę, którą zrobiliśmy tutaj zachęcam oczywiście do przeczytania całej. Natomiast tu mi chodzi o ceny sprzedaży węgla koksowego, jeżeli chodzi o zrealizowane te ceny, tak? Bo zauważmy, że 2016 rok i 2017 to był najmocniejszy wzrost węgla koksowego, jeżeli chodzi o ceny na świecie. Tutaj akurat przytaczam wykres związany z węglem koksowym z Australii, bo ten jest lepszym benchmarkiem, aniżeli ten z Chin. No i tutaj warto zauważyć, że właśnie ten wzrost cen węgla był bardzo silny w 2016 roku, później była taka stabilność 2017-18. Natomiast samo JSW swoje ceny węgla, tak naprawdę te, które sprzedało, najwyższy poziom miało w 2018 roku. I to jest właśnie te przesunięcie w czasie wynika przede wszystkim z kontraktowanych cen, jeżeli chodzi czy to o węgiel koksowy, czy o Koks. Natomiast druga rzecz to oczywiście pewna bezwładność. JSW gromadziło zapasy pod koniec 2020 roku. I tutaj zwróciłbym uwagę na to, że te zapasy będą, moim zdaniem, sprzedawane po, po wyższych cenach niż w cudzysłowie, można było je wcześniej. Wyceniać. W związku z tym istnieje spora szansa na to, że JTSW będzie miało coraz to lepsze wyniki. Takie założenie mamy, biorąc pod uwagę właśnie cenę węgla koksowego na świecie, która się utrzymuje i prawdopodobnie nie spadnie zbyt szybko ze względu chociażby na zapotrzebowanie właśnie z gospodarek związanych z budową, no chociażby tutaj farm wiatrowych, tak, ale taki rozwojem gospodarczym globalnie na świecie, który jest bardzo, bardzo silny. Oczywiście 2020 rok dla spółki był bardzo zły, ceny węgla. Węgla pospadały, były bardzo negatywne informacje dla samej spółki. Niemniej, teraz trwamy w odbiciu gospodarczym i OTSW powinno być spółką, która na tym odbiciu będzie korzystała. Z technicznego punktu widzenia, który tutaj można też przytoczyć, no mamy cały czas problem z oporem na poziomie. Tutaj 37-38 zł. Rynek ma problem z tym, żeby to wybić, niemniej no jakby brakuje też przesłanek do tego, żeby sprzedawać OTSW, biorąc pod uwagę właśnie to, co spółka produkuje i jak ważne jest to w kontekście całej zmiany gospodarczej. I teraz ważnym aspektem, który tutaj warto poruszyć, jest oczywiście koszty. W przypadku JTSW czy KGHM, gdzie mamy silne związki zawodowe, to jest największy czynnik ryzyka, że wraz z rozwojem jakby spółki, jeżeli chodzi o, przy, o stronę Przychodową, bardzo szybko pojawią się roszczenia kosztowe, z którymi ciężko dyskutować, dlatego że jest duże ryzyko strajków i, i problemów z tym związanych. W związku z tym, jakby ta strona kosztowa bardzo szybko rośnie wraz z, z przychodami, i bardzo trudno jest tą stronę kosztową zmniejszyć w, w przypadku, kiedy mamy spadek koniunktury. To jest największy czynnik ryzyka właśnie dla spółek typu JSW czy KGHM. Wsparciem dla JSW jest poziom 34,30 groszy. Wcześniej mamy jeszcze. 35 zł jako taka strefa wsparcia wyznaczana przez Squabera, natomiast tutaj 32 zł jest takim, takim bardzo istotnym już poziomem wsparcia, spadek poniżej byłby bardzo negatywny z punktu widzenia notowań spółki krótkoterminowo. Więc tutaj tak bym na to zwrócił uwagę, jeżeli chodzi o samo, samo JSW. Więc na razie trwamy w ruchu wzrostowym i pomału, pomału ten rynek powinien iść dalej na północ. No, jedyna rzecz, która powinna się pojawić, no to w raporcie półrocznym powinny być już lepsze te wyniki. Jeżeli nie będą. No to rynek będzie miał prawdopodobnie większy problem ze wzrostami. No i tutaj cofniemy się do KGHM-u, który wprawdzie nie jest związany z węglem, ale jest związany z miedzią. I znowu pojawia się ten sam temat. Ceny miedzi czy złota to są rzeczy, które bardzo mocno zyskują. Na koniec jeszcze powiemy sobie o rynku zagranicznym, bo tam też się bardzo dużo dzieje. I tutaj, jakby w kontekście miedzi. Nie jest istotne to, że chwilowo cena jest na 10 tys. dolarów. Kluczowe jest to, jaka będzie na przykład średnia cena w danym roku, dlatego że na tej podstawie dopiero KGHM jest w stanie wyceniać swoje aktywa wyżej, jednocześnie kontraktować dostawy miedzi do swoich odbiorców po wyższych cenach. I tutaj raporty czy też analizy, które są wystawiane przez różne podmioty, wskazują na cenę około 8 tysięcy do 9 tysięcy dolarów jako cena średnia w 2021 roku. Biorąc pod uwagę, że i tak mieliśmy już Mocne wybicie, to teraz stabilność w tym rejonie około 9 tysięcy, nawet do 8 tysięcy dolarów i tak będzie dla spółki KGHM bardzo dobrą wartością. Kluczowe jest to, żeby cena nie spadała, tak? tylko żeby się ustabilizowała na tym poziomie. Jeżeli popatrzymy oczywiście na lata wcześniejsze, to poprzednie tak silne wzrosty mieliśmy w 2010, a wcześniej w 2007 roku i właśnie te okresy były najlepszymi okresami dla spółki, jeżeli chodzi o swoje zarobki no przede wszystkim ten 2007 rok. No i tutaj kluczowe jest to, że właśnie cena miedzi na ten moment ma perspektywy do tego, żeby pozostać na tym poziomie, właśnie ze względu na globalny rozwój gospodarczy. Oczywiście on się może załamać i może być problem, to musimy być tego świadomi, ale cała transformacja energetyczna, która jest przeprowadzana w Europie, ale także i w Stanach Zjednoczonych i także w Chinach, gdzie również jest w stronę właśnie energetyki odnawialnej duże, duże parcie, to wszystko potrzebuje mieć. Tak samo samochody, coraz bardziej zelektryfikowane, to wszystko powoduje, że ta miedź jest niezwykle potrzebna. ħobbna ale pamiętajmy, że, miedź, czy że KGHM wydobywa nie tylko mieć, ale także inne metale, między innymi srebro, które również, jeżeli popatrzymy na wykres w takiej dłuższej perspektywie czasowej, to jest na dużo wyższych poziomach niż jeszcze było 2 lata temu na przykład. Tak? Cena miedzi stabilizowała się od 2000 mniej więcej 2013 roku do 2000, cena srebra, przepraszam, stabilizowała się między 2014 a 2020 rokiem poniżej 16-17 dolarów za uncję a teraz mamy poziom dwukrotnie wyższy, prawie dwukrotnie wyższy. To też, to co widać aktualnie, to też jest prawdopodobnie przestój przed dalszymi wzrostami. Oczywiście duże, duże zmiany następują cały czas na rynku, jest duża zmienność, ale to co tutaj obserwujemy też wygląda na ten moment na korektę, a biorąc pod uwagę zapotrzebowanie na srebro, chociażby z fotowoltaiki, to też jest naturalny czynnik powodujący popyt na właśnie ten metal. Opory, na których się Aktualnie srebro znajduje są istotne, natomiast jeżeli złoto będzie kontynuowało swój ruch wzrostowy. A tutaj, chociażby, obligacje dziesięcioletnie wskazują na to, że jest ku temu szansa, to tutaj myślę, że srebro również będzie pod presją wzrostową. Natomiast podobnie jak w przypadku miedzi, zwracałbym uwagę przede wszystkim na długoterminową cenę. Czy średnia cena, na przykład w 2020 roku, jest niższa niż ta w 2021, a zapowiada się, że tak będzie. No i tym samym, jakby KGHM będzie w stanie kontraktować swoje sprzedaże, miedzi, sprzedaże srebra po wyższej. Wyższej cenie. Natomiast to też nie jest wszystko, bo jeszcze molibden również jest sprzedawany przez KGHM, a cena wzrosła w ciągu roku o blisko 100%. Więc moim zdaniem jest to niezwykle istotne, jeżeli chodzi o KGHM, że średnie ceny produktów, które KGHM tworzy, będą na dużo wyższych poziomach. Nawet stukrotnie, czy 100% wyższe, aniżeli te, które były notowane przez ostatnie kilka lat. Jednocześnie branża meta, no metalowa, to może źle powiedziane, ale bla, branża górnicza, a zwłaszcza wydobycie, wydobycie miedzi, była mocno niedofinansowana przez ostatnie lata ze względu właśnie na niską cenę miedzi i tym samym nie tworzą się liczne projekty, które mogłyby wydobywać miedź i zaspokoić tą podaż. Tak? I to jest duży problem. Dlatego kopalnie, które już, jakichem, i te nowe inwestycje, które chce zrobić, bo chce przeznaczyć 3 miliardy złotych na kolejne inwestycje w Polsce między innymi, to to są rzeczy, które mogłyby rozwijać jakby pozycję KGHM-u na świecie, jeżeli chodzi o dostawcę miedzi. Dlatego ja jestem dość pozytywnie nastawiony. Natomiast myślę, że inwestorom na ten moment ciąży bardziej sytuacja globalna i korekta, bo nawet jeżeli popatrzymy na światowych producentów miedzi, to również tam korekta jest, jest widoczna. Ja teraz się będę posiłkował ETF-em na właśnie instrumenty, w sensie na spółki wydobywające miedź I tutaj warto zauważyć, że też, no podobnie jak sam KGHM, tak samo i tutaj mieliśmy mocne wzrosty i teraz. Korekty. Dla tych spółek najważniejsze jest to, żeby cena miedzi utrzymywała się w dłuższej perspektywie na wysokim poziomie, i na to zwracajmy uwagę nie na chwilowe wahania w jedną czy w drugą stronę. One, one oczywiście w, powodują, że sam KGHM się waha, bo to jest naturalne, ale jeżeli się cena miedzi będzie utrzymywała na poziomie powyżej 8000 dolarów, to myślę, że spokojnie KGHM jest w stanie być notowany nawet po wyższych cenach niż 200 zł za akcję. Z technicznego punktu widzenia, co też jest tutaj bardzo istotne, rynek wybił z takiej głowy z ramionami, którą tutaj można wyrysować, a tym samym zasięg tej formacji, według mierzeń, które ja stosuję, to jest tutaj zasięg. Minimalnie 168 80 zł, 80 a później 154 zł, jako zasięg klasyczny. I teraz jest taki moment decyzyjny, albo z, tego, z tej małej konsolidacji, która się tutaj utworzyła na reteście linii szyi, czyli na reteście tego wsparcia, które zostało wybite. Jeżeli z tej konsolidacji wybijemy dołem, na razie rynek pod to raczej rozgrywa, ale jeżeli wybijemy dołem, no to wtedy faktycznie te wsparcia na 168-153 zł będą docelowe. I tam warto się zaangażować z powrotem w KGHM, jeżeli. Cena miedzi nie będzie mocno spadać i nie będzie jakiegoś krachu. Tak, bo pamiętajmy, że cały czas ryzyko takiego krachu jest. O tym sobie powiemy za chwilkę, czy to jest głębsza korekta, czy tylko płytka korekta, czy może nawet i krach za chwilę będzie. Więc tutaj na to bym zwrócił uwagę. Natomiast wzrost ponad 195 zł, moim zdaniem, otworzy drogę w kierunku 210, a może nawet wyżej złotych. Tak bym to na ten moment widział. Natomiast dochodzimy teraz do momentu, w którym mówimy już o twardym węglu, czyli węglu yy, kamiennym. Coś, co jest niezwykle istotne dla polskiej gospodarki aktualnie. Mówi się oczywiście o tym, że odchodzimy od węgla, że to jest ten ślad węglowy jest bardzo negatywny i musimy inwestować w odnawialne źródła energii, tylko problemem jest to, że odnawialne źródła energii nie stanowią stabilnego źródła jej pozyskiwania. Inaczej mówiąc, jeżeli mamy farmy wiatrowe, fotowoltaikę, to mamy piki energetyczne, które są dostarczane w ciągu dnia przeważnie. Farmy wiatrowe oczywiście na, na Bałtyku miałyby bardziej czy większą stabilność, jeżeli chodzi o dostarczanie energii, ale mimo wszystko nie jest to 100% źródło. Nie możemy go włączyć lub wyłączyć wtedy, kiedy chcemy. Energia, energia węglowa ma być zastępowana przez energię atomową, ale to dopiero za kilkadziesiąt lat, tak naprawdę ewentualnie za, zamiast właśnie energię, energii wytwarzanej z węgla, będzie wytwarzana z gazu. I tutaj niezależnie od tego, czy to będzie węgiel, czy gaz dalej ta emisja CO2 jest i ślad węglowy jest, więc myślę, że. Warto zwrócić uwagę na to, że nawet jeżeli będziemy przechodzili tą całą transformację energetyczną, to nawet w tym całym projekcie do 2030 roku produkcja energii w Polsce ma być między 38 bodajże a 55%, czyli dalej bardzo wysoko. Bogdanka ma jedne z najtańszych złóż w Polsce, jednocześnie najmniej zagrożone, jeżeli chodzi o jakieś stąpnięcia, zagazowania, tego typu rzeczy, czyli pożary i wybuchy. Tym samym jest to kopalnia, która ma szansę prosperować jeszcze przez wiele lat i dostarczać węgiel. Dobrej jakości przy stosunkowo, oczywiście, niedużej cenie, a jak popatrzymy jeszcze na to, co jest kluczowe dla Bogdanki, to zwróćcie uwagę na wykres ten niebieski to jest właśnie Bogdanka, połączona z różnymi kontraktami na węgiel z Australii, z tutaj, ze Stanów Zjednoczonych oraz z Chin. Wszystkie te kontrakty na węgiel mocno wystrzeliły wzrosty są ogromne, bo ponad 100%. Natomiast Bogdanka nie ruszyła w żaden stopniu, a do tej pory dość dobrze odzorowywała odzor właśnie notowania tych surowców, tego surowca podstawowego swojego. Tak? Oczywiście trudno powiedzieć, że Bogdanka będzie sprzedawała po takiej samej, samej cenie, jak na rynku jest notowany węgiel, dlatego że chociażby mamy powiązanie z Eneą. Natomiast, mimo wszystko, te notowania bardzo mocno odbiegają od ceny węgla, która rośnie nie tylko dlatego, że. Była tania, tylko przede wszystkim dlatego, że jest ogromne zapotrzebowanie na węgiel, i tutaj z tej strony jest po prostu go też mniej, bo mamy mniejsze inwestycje w sektor węglowy. Więc te spółki, które już wydobywają węgiel, będą miały na ten moment ten rynek zbytu dość pewny przez jeszcze kilka dobrych lat. Natomiast tutaj powiem o tym w kontekście takim, że jakby Bogdanka, poza tym oczywiście, że wydobywa coś, co jest pase na ten moment, to jest też spółką dość dobrze zarządzaną i dość dobrymi wynikami na ten moment publikowanymi, bo trzeba też pamiętać o tym, że no podstawową rzeczą w spółce zawsze są wyniki finansowe. No i tutaj, nawet pomimo tej pandemii, nawet pomimo ogromnego spadku, tak jak wskazujemy w naszym sygnale, jest, jesteśmy w stanie jakby wskazać, że spółka generuje zyski, a poza tym ten rok, no który nadchodzi, ten 2021, czy druga część 2021 roku, przede wszystkim zima, prawdopodobnie już nie będzie. Będzie aż tak mocno ograniczona, jeżeli chodzi o popyt na prąd, jak był w latach w 2020 roku, bo to nawet jeżeli będzie lockdown, to to już nie będzie to samo, co miało miejsce rok temu. Więc moim zdaniem. Moim zdaniem tutaj Bogdanka ma perspektywy przede wszystkim do poprawiania swoich wyników, a tym samym do tego, żeby kurs rósł. takim oporem bardzo istotnym jest poziom 33 zł. Oczywiście to nie traktuję jako inwestycji długoterminowej, że kupujemy i zapominamy, otworzymy za 10 lat, ale w perspektywie technicznej wybiliśmy ponad 26 zł, co było bardzo ważnym oporem, co otwiera drogę do około ok. 34 zł jako kolejną bardzo ważną barierą. No i zobaczymy na ile siła tam będzie w rynku, na ile się będą poprawiały wyniki i tutaj Moim zdaniem jest to, jest to rzecz, rzecz kluczowa, więc na to zwracałbym też uwagę, czyli właśnie jak wyniki się będą kształtowały, bo pomimo tej regulacji, nazwijmy to, czy narzuconych cen z góry, Bogdanka generowała bardzo dobre przychody w poprzednich latach. Tak wygląda sytuacja z tych spółek, nazwijmy, bardziej znanych. Dwa słowa na temat mniej znanych, tak? czyli Prior mining, mining oraz Call Energy. Dwie spółki, które są, nazwijmy to, mniej znane, a bardzo emocjonalne. Jeżeli chodzi o Prior Mining, tutaj bym zwrócił uwagę na to, że tak naprawdę kurs od pewnego czasu jest podbijany tylko i wyłącznie ze względu na potencjalny. Nie wiem, zarobki w związku z pozwem względem Polski. Uważam, że ten proces będzie na tyle długi, i zanim cokolwiek zostanie tutaj przegłosowane czy zrobione, to, to spółka trzy razy zdąży zejść z powrotem w bardzo niskie poziomy cenowe. Więc to jest typowo rozgrywane tylko i wyłącznie pod ewentualne właśnie takie rozstrzygnięcia pozytywne w sądzie. Więc na ten moment ja bym raczej uważał na, na taką spółkę, chyba że ktoś lubi takie spekulacyjne tematy. Pozew dotyczy tego, że że, że spółka miała mieć koncesję i ostatecznie nie otrzymała i czuje się poszkodowana. No a tutaj kluczowe jest to, że to jest podmiot zagraniczny, no a rząd polski na ten moment raczej jest skon skoncentrowany na tym, żeby aktywa polskie były w rękach Polaków, inaczej mówiąc, żeby były nadzorowane przez skarb państwa czy też przez ministerstwo odpowiednie do tego. No i tutaj myślę, że nie będzie porozumienia takiego, że spółka otrzyma te koncesje, które miała otrzymać. Raczej będzie albo jakieś, jakaś ugoda, no albo bo faktycznie pójdą do sądu i będą się tutaj walczyli przez kolejne lata. Więc tutaj trudno powiedzieć o czymś bardziej konkretnym, po prostu trzeba uważać na tą spółkę, bo to będzie prawdopodobnie mocna spekulacja w jedną, czy w drugą stronę. Natomiast Kol Energy to jest temat też bardzo trudny i głęboki, dlatego że spółka posiada, teraz poprawia się tam sytuacja finansowa, nie wiem na ile to jest poprawa krótkoterminowa, na ile to jest długoterminowa zmiana. Na Kol Energy jeżeli chodzi o fundamenty, trzeba też zwracać uwagę na to, co się dzieje na Ukrainie. Jedne ze złóż, które Spółka też ma duży potencjał tak, tych złóż. To jest e, właśnie w tej części Ukrainy, na której toczą się, nazwijmy to, m, wojna. tak? E, więc, tutaj, m, e, więc tutaj bym zwrócił uwagę przede wszystkim na, e, na sytuację m, tam, w tamtym rejonie, bo jeżeli się będzie pogarszała. Jeżeli się będą pojawiały kolejne jakby problemy na linii między Ukrainą a Rosją, to może być problem po prostu z działalnością spółki. i O tym trzeba też pamiętać. To jest jakby podstawowe ryzyko w tej firmie. Druga rzecz, jeżeli chodzi o raportowanie spółki, no to nie chciałbym powiedzieć, że pozostawia wiele do życzenia, bo ten raport jest obszerny i pojawia się tam dużo informacji w ostatnim czasie. Natomiast no, powiedziałbym, że potrzeba dłuższej historii, tak, dla spółki, żeby powiedzieć coś takiego zdrowego. Natomiast Natomiast na pewno pozytywne jest to, że pojawiają się zyski, pojawiają się przychody, pojawia się też perspektywa do tego, żeby gdzieś tutaj się to ustabilizowało, a, sama, a sam rynek, tak, tak jak wspomniałem wcześniej, dla węgla na ten moment jest dobry, tak, bo ceny rosną. Z technicznego punktu widzenia o, tutaj egzekutor napisał na czacie, że nie mają już aktywów w Dąbasie czyli oni sprzedali, tak. Okej, okay, no to jeżeli sprzedali te kopalnie w Donbasie, to dzięki za informację, bo to była jakby podstawowa rzecz, która jakby była bardzo negatywna tak dla, dla, dla spółki, jeżeli chodzi właśnie o ten element, element ryzyka politycznego. Więc dzięki za informację, na bieżąco też to jest cenna rzecz, że ją poprawiacie. Natomiast tutaj. No, właśnie to, o czym Kamil teraz też napisałeś, tak, czyli raporty, teraz się poprawia. Tak? Tutaj bym powiedział, że poprawia się sytuacja, jeżeli chodzi o komunikację ze strony spółki, ale właśnie jej poprzednia historia pokazuje, że nie było to zawsze klarowne. Natomiast jeżeli chodzi o samą spółkę, to warto zwrócić uwagę na to, co się dzieje tutaj. Można wyznaczyć taki układ, który przypominałby trójkąt. W przypadku tak silnego wybicia, które tutaj obserwujemy, to bardziej byłaby to formacja chorągiewki. Chorągiewka jest dość fo silną formacją kontynuacji trendu, niemniej jednak znajduje się. W miejscu, w którym jest stosunkowo już lepiej, taka formacja, jak tutaj obserwujemy, pojawia się po początkowej fali wzrostu, gdzie widać, że pojawiła się jakaś informacja, mocne, mo mocne wzrosty, krótka przerwa i dalszy ruch wzrostowy. Tutaj też widać, że ten wolumen miał miejsce, więc można ją tak samo interpretować. Czyli de facto to, co było przed, to co, to, co pojawiło się przed tutaj, tak, formacją, teraz powinno się pojawić po, oczywiście z typowo technicznego punktu widzenia, więc tutaj to ma też swoją, swoje prawdopodobieństwo sukcesu, które nie jest pewne, tak, i tutaj jeżeli chodzi o zmianę ceny, no tutaj mamy o bardzo dużą wartość, bo to jest około 4 zł, 5 zł. Natomiast trzeba to analizować w skali logarytmicznej, żeby w ogóle cokolwiek było widać, tak? Więc tutaj jeżeli damy sobie na skalę liniową, no to ten wzrost byłby do okolic 8 zł, jeżeli chodzi o ten zakres. Jeżeli byście chcieli zrobić to na zasadzie zmiany procentowej, co też jest dopuszczalne, no to musielibyśmy wziąć inne narzędzie i tutaj wziąć zakres cenowy, zmierzyć wybicie, które jest kosmiczne, tak? Bo to jest 600% i to samo odbicie odmierzyć stąd, czyli to by było... 600% to by było około 25 zł. Ja raczej się skłaniam ku tej wersji klasycznej, czyli zmiany ceny, czyli poziom kolejnego oporu według tej analizy to jest 8,60, okolice 8,60. Natomiast Powiedziałbym, że, że analiza tutaj w tym przypadku. Tak, takiego wzrostu raczej powinna być później bardzo mocno nadzorowana, inaczej mówiąc, powinniśmy się zabezpieczać dość ciasno, bo nigdy nie wiadomo, jak szybko się ten ruch skończy. I tutaj w tej perspektywie patrząc, ja z, lubię zwracać uwagę na krótkoterminową, wykładniczą, średnią kroczącą, w tym przypadku dziewięciokresową. Ja tutaj ukryję może to, co skłaber trendy wyznacza na ten moment i ukryję też swoje analizy. I zwróćcie uwagę, że. Jeżeli jeżeli popatrzymy sobie na tą dziewięciookresową wykładniczą średnią kroczącą, to ona wygenerowała sygnał do wyjścia ze spółki w okolicach tutaj poziomu 3,65, więc no na ten moment ona by już wskazywała na to, że powinniśmy być poza. Można ewentualnie szukać znowu okazji. Właśnie w momencie, w którym wybija, wybijalibyśmy z tej formacji chorągiewki, tak, bo tutaj widać, że ta formacja chorągiewki jest. No i wtedy znowu można byłoby się zabezpieczać powyżej, po, po, poniżej tej dziewięciokresowej, wykładniczej, średniej kroczącej. No bo jakby tutaj kluczowy aspekt jest taki, że to jest bardzo dynamiczna firma, tak? Bardzo dużo się dzieje. Jednocześnie nazwijmy to. Jest o podwyższonym ryzyku i podwyższonej zmienności. Dlatego nadzór nad taką inwestycją powinien być bardzo ciasny, bo nie wiemy, tak naprawdę, nie mamy pewności stuprocentowej, co się wydarzy w kolejnych kwartałach, w kolejnych miesiącach. Więc tutaj na to bym ja zwrócił uwagę, jeżeli chodzi o spółkę Cole Energy. Dzięki jeszcze raz za to powiedzenie o tym Dąbasie, że tam te aktywa poszły już. Dalej, tak, więc na, tak bym to zwracał uwagę, jeżeli rynek wybije z tej chorągiewki dołem, tak, czyli poniżej tutaj poziomu około 3 zł, no to wtedy, no nawet trochę wyżej, 3,20, no to wtedy należałoby oczekiwać wsparcia w rejonie około 2 zł, i poniżej jeszcze 1,67 67, gdzie też mamy wsparcia wynikające m, chociażby ze strefy popytu Skłabera. Pozostały nam jeszcze dwie spółki, które chciałem wspomnieć, jeżeli chodzi o tutaj branżę, nazwijmy to górniczą. I tutaj, jeżeli chodzi o bumek, no bumek przejmował kopalnię Silesia i tamten wystrzał był spowodowany tym przejęciem, co jest ciekawe, bo w takim bardzo złym klimacie wokół spółek, spółek giełdowych związanych z węglem, tutaj mieliśmy mocne wybicie po tym, jak spółka poinformowała, że kupi kopalnię. Kopalnie Silesia, i na ten moment ta spółka radzi sobie stosunkowo dobrze, bo po bardzo silnym wybicie, nawet jakbyśmy zignorowali ten ruch, to zauważcie, że teraz rynek konsoliduje w okolicach poprzednich szczytów. Więc można powiedzieć, że tutaj. Tutaj rynek jakby poprawia jakby perspektywę, co, czy ocenę spółki Bumech, a też spółka oczywiście zajmuje się też dostarczaniem maszyn do górnictwa, w związku z tym, jeżeli będzie ożywienie lekkie, chociażby lekkie w górnictwie, to też i taka spółka na tym zyska. Wsparcie teraz mamy w rejonie 3,15, gdzie mamy konfluencję średnich kroczących. Jeżeli rynek utrzyma się powyżej, no to jest super, to w takim razie powinniśmy się kierować w stronę 4 zł. Natomiast no, jeżeli cena spadnie poniżej 3,15, wtedy oczekiwałbym spadku do 2,80 i później nawet może być perspektywa niżej w kierunku rejonu około 2,40-2,20. Tak więc na Bumechu tutaj też pomimo tego mocnego wzrostu, który miał miejsce, zwróciłbym uwagę też, że spółka nie jest wyjątkowo trendowa, tylko raczej taka właśnie konsolidacyjna i mało płynna. I ostatnia spółka, FAMUR. Tutaj pamiętajmy o tym, że jest wezwanie na akcje na 2,50 zł. Do 5% spółka chce skupić w ramach zmiany polityki, polityki dywidendowej. Największy akcjonariusz spółki, czyli TDJ, nie bierze udziału w tym skupie. W związku z tym jest szansa dla osób, które chciałyby sprzedać akcje, żeby właśnie zrobić to w tym skupie po 2,50. No i prawdopodobnie do końca tego nie będzie tutaj jakichś dużych wahań na spółce. Niemniej y, warto podkreślić, że spółka zmienia trochę swojej profit działalności. Ale oczywiście maszyny i urządzenia górnicze są podstawową formą tutaj produkcji, ale pojawia się coraz większy udział, czy też inaczej, inwestycje w sektor oze, a dokładnie wytwarzania energii ze Słońca. I tutaj formy, farmy fotowoltaiczne są przedmiotem teraz inwestycji właśnie przez Famur. To jest pewnego rodzaju zmiana, która już już jest wyceniona, tak, w pewnym stopniu, dlatego że mamy tutaj duże wzrosty, niemniej jednak tutaj spadek poniżej 2,20 był wyciągnięty i na to bym na ten moment zwrócił uwagę, dopóki jesteśmy powyżej 2,20 to jest szansa na to, żeby tutaj, tutaj ten ruch jakby konty był kontynuowany, spadek poniżej 2,20 otwiera drogę do okolic właśnie 2 zł, gdzie mamy też bardzo ważne wsparcie, Myślę, że Famul jest na tyle dojrzałą i dobrze zarządzaną firmą, że poradzą sobie z nowym biznesem, który rozkręcają. Dlatego jestem dość optymistycznie nastawiony. Plus, cały czas podpisują kontrakty, jeżeli chodzi o dostawę maszyn i urządzeń, nie tylko w Polsce, ale także i za granicą. Dlatego myślę, że warto się interesować, ale prawdopodobnie spółka dopiero ruszy po tym, jak zakończy się skup akcji i jakby pojawią się jakby nowe, nowe komunikaty, nowe raporty. Najbliższy będzie dopiero półroczny, 31 sierpnia, więc jeszcze trochę czasu jest. Spółka miała dużo gotówki, więc ma czym zarządzać? Przede wszystkim chodzi o to, żeby generowała zyski, a myślę, że o to strachu nie ma, dlatego że jakby tutaj spółka, nawet w tym najgorszym okresie, była w stanie generować zyski, a poza tym ograniczyła koszty, które będą przynosiły efekty dalej. I teraz podsumowując króciutko o branżę górniczą. Moim zdaniem, branża górnicza będzie miała teraz lepszy okres niż 2020 rok, dlatego że produkcja energii. Będzie dalej na wysokim poziomie. My potrzebujemy na ten moment produkować energię z węgla, więc Bogdanka tutaj będzie dostarczała ten węgiel, i on będzie kupowany przez chociażby BNE. Mamy także i yy, Cały czas bardzo dużo zapotrzebowania na węgiel koksujący czy koksowy, i jednocześnie na koks. Więc JTSW, no powinno sobie radzić dobrze i powinno też sprzedawać ten węgiel i ten koks po coraz to, wyższym, po coraz to wyższych poziomach. Zresztą sam węgiel już jest mniej sprzedawany, dlatego że spółka prze, sprzedaje go jakby w ramach grupy kapitałowej do koksowni i tam sprzedaje już później gotowy koks. Natomiast jeżeli chodzi o. KGHM, to trudno mówić tutaj o zmniejszonym zapotrzebowaniu na miedź, chyba że dojdzie do jakiegoś kryzysu większego. No, i tutaj właśnie chciałbym jeszcze na koniec zwrócić uwagę na to, co się dzieje na rynkach zagranicznych, ponieważ ja już od wtorku na podsumowaniach sesji zwracam uwagę na to, że rośnie jakieś ryzyko, rośnie jakaś zmienność i zachęcam do tego, żeby redukować ewentualnie ryzykowne aktywa, które posiadamy gdzieś w portfolio, dlatego że na ten moment widać tą, tą podwyższoną zmienność. Natomiast jeżeli popatrzymy na DAXA. Tutaj jesteśmy poniżej dolnego ograniczenia konsolidacji, w której rynek trwał od dłuższego czasu, tak, czyli spadek poniżej 15,450, 460 otwiera drogę prawdopodobnie w kierunku 15 300 i tam mamy kolejny poziom znacznego wsparcia, a ta dynamika spadków jest dość znacząca. Wprawdzie nie jest to jeszcze duża wyprzedaż, tak, bo mamy na ten moment spadek o 2%, ale to jest spadek w ciągu jednego dnia. Jednocześnie, jeżeli popatrzymy na wykres z szerszej perspektywy czasowej, no, to tutaj takim miejscem, do którego rynek się może kierować, jest poziom okolice ok. 15 tysięcy punktów. To byłby spadek około 5%, więc do tej pory te korekty, które miały miejsce na daxie od dołka z marca, nie, czy z listopada 2020 roku, taką właśnie miały zakres około tych 5%, natomiast większa korekta mogłaby nas doprowadzić nawet w rejon 13700 po drodze jeszcze z oporem na 14 tysięcy punktów ta największa korekta miałaby wtedy około 13-14%, i to by było jeszcze w ramach takich standardów amerykańskich tylko korektą, a nie jakąś bessą. Na razie nie wróżyłbym mocnych spadków, natomiast powiedziałbym, że trzeba zwrócić uwagę na to, że zmienność się pojawiła. Ja też zwracałem uwagę na SP 500 i Rasela jako. Powiązanie dużych firm, czyli SP500 oraz Russell 2000, jako małe firmy, i ta rozbieżność, która potęgowała się w ostatnich dniach. Prawdopodobnie ta presja wywołała mocniejsze spadki. Sam Russell jest w konsolidacji od też dłuższego czasu, więc być może potrzebuje po prostu zejścia z powrotem do dolnych ograniczeń na poziomie około 2100 punktów, i wtedy SP500 też zrobiłoby taką korektę. Ważne jest to, że dzisiaj ten SP500 pobił minima przed wczoraj, czyli 4300 punktów. Co otwiera drogę do głębszej korekty, być może nawet w kierunku 4250. Na wykresie dziennym to jest na razie jeden dzień spadkowy, tak? natomiast jeżeli byśmy zmierzyli nawet 5% spadków, to jest to 4130 punktów, i to jest na razie taki poziom, do którego warto. Mierzyć i zobaczymy, jaka skala będzie spadków. Ja, oczywiście, podsumowanie sesji jeszcze zrobię jutro dla użytkowników Squabera Premium, więc też się odniesiemy do całego tygodnia. Na razie powiedziałbym, że rośnie ryzyko korekty, a ta dynamika, którą obserwujemy i te wahania z w ostatnich dwóch, trzech dniach powodują, że wzrost jakby ryzyka takiej głębszej korekty jest znowu duży. Złoto drożeje, tak jak wspomnieliśmy, te noty rosną, czyli cena obligacji rośnie, rentowności spadają, co tak naprawdę powinno się tylko przełożyć na to, że ostatecznie po korekcie giełdy znowu wrócą, natomiast no, widzimy też to te ryzyko na dolarze, gdzie dolar zyskuje względem chociażby polskiego, złotek, e, polskiego złotego, czyli pokazuje, że na razie ucieczka jest w stronę dolara. Ja uważam, że to jest po prostu realizacja na ten moment zysków. Jeżeli chodzi o kole energii i formację spotka, to zerknijmy na to, czy faktycznie tam kol energii ma taką formację spotka. Na wykresie miesięcznym sobie na to możemy zerknąć. Na wykresie liniowym, tak? No, formacja spotka troszeczkę inaczej się kształtuje. No, można tutaj z wykresu tygodniowego ewentualnie spojrzeć na ten ostatni układ, który miał miejsce. Natomiast no tak, no można by było powiedzieć, że tutaj mamy taki ruch bardzo długoterminowo ustabilizowany, gdzie ten dołek tutaj został stworzony przy dużym wolumenie. W formacji spotka moim zdaniem ważniejsze jest to, żeby ten wolumen się pojawiał na wybiciu i on się pojawił. Um, nie jest to jakiś taki klasyczny układ, który bym tutaj się dopatrywał, ale jest tak, że, że faktycznie takie zaokrąglone dło, dno można powiedzieć i tutaj poziom oporu to był 70 groszy, no, a później złotówka, no i to faktycznie zostało wybite. Natomiast no, nie ma co dorabiać tutaj, już jakby tych analiz, dlatego że formacja spotka, nie ma jakiegoś określonego, konkretnego zasięgu, raczej należy zwracać później uwagę już na trend. A teraz Wam dzięki wielkie za uwagę, pamiętajcie, żeby dać łapkę w górę, jeżeli Wam się materiał podoba i subskrybować kanał. Słyszymy się znowu na kolejnych, e, kolejnych spotkaniach, już jutro na podsumowaniu sesji dla użytkowników Squabera Premium, a ze mną w niedzielę o 21.50 na cotygodniowym spotkaniu przed otwarciem rynku, gdzie poruszamy temat szerokich analiz właśnie z całego świata. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam, cześć!